Drodzy bracia i siostry, z którymi dzielę drogę wiary i to adwentowe pielgrzymowanie. Wsłuchujemy się dzisiaj, druga niedziela Adwentu, w pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Jest to część nazwana Księgą Pocieszenia Izraela. Jednocześnie towarzyszą nam słowa Ewangelii według świętego Marka, 8 pierwszych wersetów 1 rozdziału. Będziemy krótko medytować te fragmenty, czytając je osobno, jeden w perspektywie drugiego. W pierwszym z nich prorok ogłasza ludowi dobrą nowinę, wielkie pocieszenie dla swojego ludu. Jest to wspaniała nowina dla ludu, który znajduje się na wygnaniu. Sytuacja wygnania była zrozumiana jako kara za niewierność wobec przymierza, za oddalenie się od Boga, brak wrażliwości wobec ubogich oraz za praktykę pogańskich kultów. Podczas kiedy lud Boży ugina się pod karą za swą niewierność, kiedy pyta się, czyżby Bóg miałby nas porzucić na zawsze, proroctwo ogłasza Boga, który niesie pocieszenie. Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Nie tylko obiecuje pocieszenie, ale co więcej, określa Izraela jako swój lud. Oznacza to przynależność do Boga, który wybawia z poddańczej niewoli. Bóg do tego się zobowiązuje, angażuje się jako Bóg przymierza, podejmuje działanie, jak uczynił to już w przeszłości, wyprowadzając Izraela z Egiptu. Jest to zatem kontynuacja przymierza i ogłoszenie przymierza na nowo. Przestępstwo, które uświadamia sobie lud, teraz zostaje zanurzone w miłosierdziu Bożym, a kara zostaje zniesiona. Ich uniżenie się prostuje drogę dla Pana. Nie chcą już więcej kroczyć w procesji do pogańskiej świątyni Marduka, obcego idola Babilonu. Chcą teraz prostować ścieżki dla Boga, jedynego Zbawcy, który ich przeprowadził przez pustynię i odnowi swe dzieła raz jeszcze dla tych, co są na wygnaniu. Początek Ewangelii Marka to spełnienie tego proroctwa. Dobra nowina jest głoszona od samego początku. To wielka nowina nadziei. Dotyczy ona Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nie ma tu żadnej dwuznaczności. Jan, który jest posłannikiem, przyjmuje na siebie doświadczenie Izraela na pustyni. Co więcej, bardziej niż lud, realizuje zapowiedź Malachiasza, który ogłasza przyjście Eliasza, mającego poprzedzić Pana. Jan dokonuje chrztu poprzez zanurzenie w wodzie, co oznacza nawrócenie, odwrócenie się od pogańskich bożków i przylgnięcie całkowite do Boga. Jan Chrzciciel kieruje lud ku komuś, kto jest bardziej wszechmogący niż on sam jako prorok. Mesjasz będzie bowiem chrzcił, odnawiając wewnętrzne ludzkie serca. Będzie działał mocą Ducha Świętego, który poprowadzi lud do zjednoczenia z Bogiem. Powierzajmy się dzisiaj Bogu w modlitwie, byśmy potrafili przyjąć dobrą nowinę. Ona jest skierowana do nas. Ona nas dotyczy. Pan pragnie ją realizować w naszym życiu, aby spełnić swoje przymierze. Wsłuchujmy się w to nowe nawoływanie. Otwórzmy na nie nasze serca w tym czasie Adwentu, kiedy dociera ono do nas tak wyraźnie. To ważniejsze niż nasze przedsięwzięcia duchowe. Przyjmijmy Ducha Świętego, miłość, która jednoczy Ojca i Syna.